Zwiększa się bezpieczeństwo wypoczywających nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zainstalowano już bowiem pierwsze kamery nieustannie obserwujące to, co dzieje się wokół i na akwenie. Realizowana obecnie inwestycja nad Jeziorem Tarnobrzeskim, polegająca na budowie parkingów, obejmuje swoim zakresem także instalację 14 kamer włączonych do miejskiego monitoringu. Pierwsze 9 kamer zostało już zamontowanych na słupach oświetlenia ulicznego, a także powstałych specjalnie do tego celu masztach. Generalnie mamy ulicę plażową, ulicę żeglarską, ulicę siarkową w zasięgu oraz akwen jeziora, wód Jeziora Tarnobrzeskiego, co pozwala nam na przegląd terenów bezpośrednio sąsiadujących z Jeziorem Tarnobrzeskim. Mamy jedną kamerę na wjeździe przy Palmach, która identyfikować będzie tablice rejestracyjne i tutaj każdy pojazd, który będzie wjeżdżał nad jezioro, jest skanowany i automatycznie zapisywany do bazy. Obraz, rejestrowany przez kamery 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jest przekazywany do Centrum Obsługi Monitoringu, działającym w Komendzie Tarnobrzeskiej Policji, Straży Miejskiej oraz posterunku nad jeziorem. Kamery są umieszczone w taki sposób, żeby operator, który śledzi to, co się dzieje nad jeziorem, mógł dysponować służbami, mógł kierować patrole tam, gdzie na przykład jakieś są zagrożenia życia, zdrowia osób wypoczywających. 2 tygodnie temu szukaliśmy 2 dzieci, która zaginęła. Tutaj zawsze, jeżeli jest system monitoringu akurat wyższej klasy, który został zamontowany nad jeziorem, pozwoli to nam na przyspieszenie działań. Drugi etap rozbudowy systemu monitoringu nad Jeziorem Tarnobrzeskim zostanie zrealizowany po zakończeniu budowy parkingów, która przewidziana jest na wiosnę przyszłego roku.